Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na TBR, ale nie miesięczny TBR, bo chyba już nie będę ich nagrywać do końca roku, ale taki właśnie jesienny TBR, albo bardziej na tą po prostu końcówkę roku, na te ostatnie 2,5 miesiąca, które nam zostały, jeżeli chodzi o 2023 rok. To są też w dużej mierze książki, które w jakiś sposób mnie kojarzą się z jesienią. Też nie nagrywałam w tym roku filmu typu książki idealne na jesień, no bo nagrywałam go rok temu, 2 lata temu, chyba nawet 3 lata temu, więc zawsze możecie do tych filmów zajrzeć. Tutaj gdzieś być może nad moją głową podlinkuję Wam ostatni z tych filmów. No, te polecajki się nie zmieniły, więc też nie chciałam ponownie nagrywać takiego filmu, bo też nie wiem, jakie książki miałabym tutaj pokazać inne z tych, które czytałam, ale mam kilka takich, których nie czytałam, a które też z tą jesienią właśnie mi się kojarzą. Dlatego zamiast polecajek na jesień tym razem postanowiłam nagrać TBR na jesień i mam nadzieję, że będą to takie właśnie klimatyczne, idealne jesienne książki. Zacznę może od tego, co obecnie czytam, a właściwie słucham sobie audiobooka tej książki i jest to Babel Rebeki Kwang. Jestem gdzieś na stronie, z tego co tutaj patrzyłam, jestem chyba w rozdziale 13, wydaje mi się. Zaraz Wam powiem, jaka to jest strona. Rozdział 13 w tej książce to tak mniej więcej 320 strona, czyli mniej więcej, no powiedzmy, że prawie połowa, tak to wygląda. Nie chcę na razie mówić za wiele na temat tej książki, bo też nie mam jeszcze takiego jednoznacznego zdania wyrobionego po tej części. Jest dosyć wciągająca, słucha mi się jej przyjemnie i chętnie do niej wracam, ale też nie chcę tutaj na razie wydawać jakiejś wielkiej opinii. Zobaczymy, jak będzie, gdy przeczytam całość. To jest książka, która bardzo kojarzy mi się z takim klimatem Dark Academia, a więc czymś idealnym na jesień, dlatego postanowiłam w końcu się za tą książkę zabrać, a ponieważ dostępny był audiobook, no to stwierdziłam, że będzie to idealna książka właśnie do posłuchania. Dalej mam tutaj Ptaki Daphne du Maurier. To jest autorka, której inną książkę, czyli Rebekę, przeczytałam w zeszłym roku, właśnie też pod koniec. I stała się ona jedną z najlepszych książek zeszłego roku, dlatego mam nadzieję, że Ptaki również będą taką książką dla mnie w tym roku. Ptaki to jest wprawdzie zbiór opowiadań, a nie powieść, natomiast słyszałam o tym zbiorze bardzo, bardzo dobre opinie, ale jeżeli nie uda mi się przeczytać konkretnie tej książki, to mam nadzieję, że w ogóle jakąś inną książkę Daphne du Maurier, no bo tak jak wspomniałam, Rebeka w zeszłym roku zrobiła na mnie ogromne wrażenie i mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku kolejnych jej książek, ale akurat Ptaki mam na swojej półce, dlatego pokazuję Wam tutaj tę, natomiast to może być absolutnie każda książka tej autorki, której jeszcze nie czytałam. Jeśli znajdę tutaj taki sam klimat jak w Rebece, no to będę zachwycona. To jest taka książka, wydaje mi się, w ogóle autorka idealna na taki zimny, deszczowy, listopadowy dzień. Także mam nadzieję, że gdzieś koło listopada uda mi się po tę autorkę znowu sięgnąć. Mam tutaj też reportaż Nomadland, czyli książkę, która znalazła się w moim TBR-ze na cały 2023 rok. Jeszcze nie miałam okazji jej czytać, ale dalej jak najbardziej jest w planach, nic się tutaj nie zmieniło. No i chciałabym, żeby mi się to właśnie udało do końca tego roku. Mało w tym roku czytałam w ogóle reportaży, ale mam nadzieję, że również właśnie ten listopad, czyli miesiąc reportażowy, Nonfiction November, będzie idealną okazją do nadrobienia tego gatunku. No i Nomadland jest na moim radarze bardzo, bardzo długo i jest bardzo wysoko na tej liście priorytetów, także mam nadzieję, że uda mi się przeczytać. Później chciałabym również obejrzeć film, chyba widziałam go na Amazon Prime, wydaje mi się, on jest dostępny, albo gdzieś, ale właśnie jeszcze nie oglądałam, ponieważ najpierw chciałabym przeczytać książkę. Także zobaczymy, jak moje wrażenia. Również słyszałam świetne opinie na temat tej książki. Lubię w ogóle reportaże, które dotykają problemów Stanów Zjednoczonych, bo jednak jest to takie państwo, na które mamy wiele różnych opinii, które niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością, także to jest zawsze dla mnie okazja do poszerzenia swojej wiedzy, do pogłębienia jej, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta książka mi się spodoba i jak bardzo zmieni moje postrzeganie również pewnych aspektów w tym kraju. Mam tutaj też dwie takie bardzo współczesne powieści wydane w tym roku w Polsce i pierwsza z nich to jest coś, co już dobrze znacie z mojego kanału, bo są to Nasze winy Louise Kennedy. Ciągle chcę tę książkę przeczytać, bardzo się na nią napaliłam na początku, kiedy ona została w Polsce wydana, czyli jakoś, nie wiem, kwiecień, maj, czerwiec, jakoś tak ten drugi kwartał roku, tak mi się wydaje. Natomiast później miałam taki ogromny zastój czytelniczy, który zresztą dalej trwa, ale powoli sobie z niego wychodzę. No i nie chciałam zmuszać się do tej książki, nie chciałam też jej robić krzywdy tym, że nie mam ochoty na czytanie i będę ją czytać w takim okresie i być może po prostu mój odbiór będzie zupełnie inny, dlatego sobie ją na razie zostawiłam, ale wciąż jest w moich planach. No nie będę się tutaj rozgadywać, bo mówiłam o niej już po prostu 1000 razy na kanale, więc na pewno dobrze wiecie, o czym jest. Także Nasze winy, jeżeli chodzi o taką powieść współczesną, a druga z takich książek to jest książka, za której tytuł nie wiem, czy YouTube mnie nie zbanuje. Nie mam jej też w formie fizycznej jeszcze, ale planuję sobie kupić, także tutaj po prostu wyświetlę Wam okładkę. To jest norweska autorka, którą wielu czytelników pokochało w zeszłym roku za książkę Nigdy, Nigdy, Nigdy. Autorka, która porusza takie tematy bardzo bliskie kobietom i tutaj w tej książce również wydaje się to być taka bardzo, bardzo kobieca historia, ponieważ mamy dwie kobiece bohaterki, które są takim troszkę do siebie przeciwieństwem. Jedna czuje się nie do końca spełniona w swoim życiu, druga wręcz przeciwnie,
Ale w ogóle ma to być taka książka o tym, jakie oczekiwania może mieć kobieta, czego może oczekiwać od życia, co jej wypada, czego nie wypada i też jakie oczekiwania stawia wobec kobiet wciąż społeczeństwo. Także no, są to takie tematy, wydaje mi się, bliskie wszystkim albo bardzo wielu kobietom, a na pewno wielu kobietom w moim otoczeniu, także bardzo, bardzo jestem tej książki ciekawa, tym bardziej, że właśnie wspomniane Nigdy, Nigdy, Nigdy również bardzo mi się podobało i również było w topce zeszłego roku, także mam nadzieję, że tak samo będzie z tą książką i naprawdę stawiam jej poprzeczkę dość wysoko, więc mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje. Jesień to też taka idealna pora na klasyki literatury, na literaturę klasyczną, angielską szczególnie, bo te gdzieś brytyjskie wrzosowiska właśnie kojarzą mi się znowu z listopadem z jakiegoś powodu. W tych filmach, w których polecałam Wam książki na jesień, zawsze wspominałam o siostrach Bronte, o Wichrowych Wzgórzach, o Jane Eyre. Nigdy nie mówiłam o Jane Austen, ponieważ jedyna książka Jane Austen, jaką przeczytałam, to była Rozważna i romantyczna na studiach i nie za bardzo mi się wtedy podobała. Nigdy nie przeczytałam Dumy i uprzedzenie, chociaż robiłam do niej dużo podejść, znaczy dużo, chyba ze trzy. I jakoś zawsze tę książkę porzucałam. Później obejrzałam film i poznałam tę historię właśnie na podstawie jej ekranizacji. I być może w końcu to jest ten moment, kiedy ja chciałabym tę książkę poznać, tę historię właśnie na papierze. Nie wiem, jak mi się spodoba, bo tak jak wspomniałam, nie mam dobrych doświadczeń z Jane Austen z jakiegoś powodu. Zdecydowanie bardziej przypadła mi do gustu literatura właśnie Siostry Bronte. Natomiast być może to się zmieniło, być może dojrzałam do tego, żeby Jane Austen przeczytać, także bardzo chciałabym w końcu zapoznać się z Dumą i uprzedzeniem, a później również z kolejnymi książkami tej autorki. No chciałabym, żeby to mi się tej jesieni udało, wiadomo, bo wydaje mi się to po prostu idealna książka do takiego, wiecie, kocyka, herbatki i znowu deszczowego jesiennego wieczoru, gdzie ten deszcz gdzieś tam za oknem słychać, a my sobie siedzimy w cieplutkim domu po prostu i czytamy w takich bardzo przyjemnych warunkach. Także Duma i uprzedzenie też jest w moim jesiennym TBR-ze zdecydowanie. I jeżeli chodzi o klasykę, to mam tutaj jeszcze jedną książkę, którą już czytałam, ale bardzo chciałabym sobie ją odświeżyć, bo nie do końca ją pamiętam, a jednak ona jest takim, wydaje mi się, dosyć ważnym dziełem kulturowym, to znaczy odniesienia do tej książki, a jest to, może Wam pokażę, Wielki Gatsby, pojawiają się dosyć często. No i po prostu chciałabym sobie tę książkę odświeżyć. Ja mam tutaj akurat takie wydanie z Bellony. Nie wiem, czy ono jest najlepsze. To jest tłumaczenie Kazimierza Capa, także dajcie znać, jeżeli wiecie coś na temat tego tłumaczenia, albo jakie tłumaczenia Gatsby'ego polecacie. Nie jest to gruba książka, więc mam nadzieję, że nie będzie to problemem, żeby sobie właśnie ją odświeżyć. Widzę, że tutaj nawet mam zaznaczone jakieś cytaty. Ciekawa jestem, co to jest, bo ja tę książkę również czytałam na studiach. W sumie może przeczytam te cytaty, czemu nie? Zobaczymy, co sobie zaznaczyłam te jakieś 8 lat temu pewnie. Każdy człowiek ma o sobie mniemanie lepsze, niż mają o nim inni i przypisuje sobie przynajmniej jedną z głównych cnót. Taką zasadą jest u mnie uczciwość, jaką można odnaleźć u niewielu ludzi. Okej, to jest pierwszy cytat. A drugi cytat, który sobie tutaj zaznaczyłam, to jest: za rzeką wyrastały białe domy wielkiego miasta, zbudowanego z pragnień za pieniądze, które nie cuchną. Nowy Jork oglądany z mostu Queensborough ma zawsze w sobie urok nowości, obiecujący wszystkie cuda i piękności świata. Powiem Wam szczerze, że jest to nawet dla mnie zaskakujący wybór cytatu. Ciekawa jestem, dlaczego akurat ten fragment sobie zaznaczyłam. Zupełnie nie pamiętam, do czego on się odnosi, ale mam nadzieję, że przypomni mi się to po ponownym przeczytaniu tej książki. I ostatnia książka, którą bardzo chciałabym przeczytać, a której też jeszcze nie mam fizycznie, ale też planuję sobie ją nabyć, to są dzienniki Alana Rickmana, czyli Prawdziwie do szaleństwa. Widziałam, że ostatnio wywiązała się trochę dyskusja na temat tego, czy to jest moralne wydawać te dzienniki. No, zgadzam się generalnie, bo wydawanie takich prywatnych zapisków jakiejś sławnej osoby, czy w ogóle jakiegokolwiek człowieka po jego śmierci, bez jego wiedzy i zgody, no zdecydowanie jest niemoralne. Natomiast wydaje mi się, że kiedy ta książka ukazywała się za granicą, to ja gdzieś czytałam jakieś artykuły, że Alan Rickman pisał je właśnie z taką myślą, żeby one kiedyś zostały opublikowane. Nie jestem w stanie tego teraz zweryfikować, bo nie pamiętam, gdzie to czytałam, co to było za źródło. Natomiast no, mam coś takiego w głowie, że on chciał, żeby te dzienniki były wydane i jakoś nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, czy no, po prostu wypada je czytać. Natomiast ostatnio widziałam takie głosy, że może nie do końca, że ludzie mają jakieś takie właśnie moralne obiekcje, więc postaram się jeszcze gdzieś o tym doczytać, znaleźć może te artykuły, które mówiły o tym, że no, Alan Rickman jednak chciał, żeby one były wydane, albo przynajmniej był świadomy tego, że mogą zostać wydane po jego śmierci, no żeby też chyba trochę swoje sumienie gdzieś tam zagłuszyć, bo rzeczywiście czytanie zapisków człowieka, który nie wyraził na to zgody, no nie wydaje mi się właściwe. Ale tak jak mówię, jestem niemal pewna, że gdzieś kiedyś czytałam, że on pisał je z taką intencją, aby zostało to opublikowane. Także to jest ostatnia książka, którą mam Wam do pokazania w tym TBR-ze. Oczywiście tych książek, które chciałabym przeczytać, jest jak zwykle o wiele więcej,
ale to są takie, które są gdzieś tam na razie najwyżej na tej mojej liście priorytetów. Być może wyjdzie jeszcze jakaś nowość, o której nie wiem, chociaż wydaje mi się, że listopad i grudzień to już są takie spokojniejsze miesiące, że jednak wszystkie ważniejsze premiery, które miały być, ukazywały się we wrześniu i w październiku przed krakowskimi targami książki, więc chyba już nic mnie nie zaskoczy. Tak więc tak się te moje plany prezentują, plus te dwie książki, których jeszcze nie mam w formie papierowej. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, pewnie większość czytała na przykład Dumę i uprzedzenie czy Gatsby'ego, i co o nich myślicie, oraz czy chcielibyście zobaczyć może jakąś moją opinię na temat którejś z tych książek tutaj na kanale. Będę bardzo wdzięczna za wszelkie komentarze. A tymczasem to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!